na przykład, że podobnie, że również Państwo robiliście plan gospodarki wodno-ściekowej i nie każdy musi się do sanitarki podłączyć. Może robić tak, jak tutaj Pan Radny mówił, gdzieś tam w innym terenie robi sobie przy zagrodzie, bo gospodarka emisyjna na tym polega, żeby jak najmniej tej emisji było, prawda? Ale ten plan pozwala przede wszystkim unormować to. Po pierwsze, po drugie, pozwala również składania wniosków do środków z zewnątrz, bo na dzień dzisiejszy to przez Narodowy czy BOŚ można uzyskać dofinansowanie, to są pożyczki bądź kredyty, a tutaj mówimy o dotacjach. Jeżeli Państwo macie jakieś, że tak powiem, jeszcze dodatkowe pytania, to zrobimy tak. Na najbliższą komisję ja poproszę firmę, przedstawiciela firmy, który, że tak powiem, jest biegły w tej materii. Może nawet by się nam udało prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska sprowadzić, chociaż pani prezes jest bardzo zajęta, ale poprosimy ją i może byście się Państwo więcej na ten temat dowiedzieli, bo ja tylko mogę powiedzieć to, co wiem, a nie lubię bujać i mówić rzeczy, o których nie wiem. Ja tylko wiem, że to jest dobra rzecz do ujaśnienia tych rzeczy i unormalizowania, a jeżeli chodzi o zakaz tych wielkogabarytowych, że nazwijmy to, urządzeń, to tutaj można wszystko zrobić w planie zarządzania przestrzennego. No, na przykład wczoraj Rada Gminy może dopuszczać na przykład wielogabarytowe obiekty handlowe, ale do na przykład 2000 metrów. I jak będzie ktoś to 3000, to nie postawi. Tak samo można z tym zrobić, że można fotowoltaikę robić 20 metrów kwadratowych, czy 40, czy 50, jak Państwo sobie tam, że tak powiem, że chcecie zapisać. A gdzie kto chciał więcej, to już koniec. Ja tak to rozumiem, tak mi to przekazano i postaram się zaprosić na następną komisję pana, który tutaj będzie to opracowywał, żeby z wami to skonsultował. Dobrze?